Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Polesa, zrób to sam, dasz radę. Moi drodzy, już od jakiegoś czasu chciałem wprowadzić pewne rzeczy Walińskiego u siebie w ofercie i powoli zaczynamy to robić. Nie wiem, czy to będzie na plus, czy to będzie na minus. Ale zaczynamy robić to w miarę agresywnie. Będziemy omijać wszystkie ale drogo, będziemy omijać wszystkie OLX-y, jeżeli chodzi o Warińskiego, najprawdopodobniej pompy od C360 będą tylko wrzucane na grupę Agrohandler i inne grupy facebookowe. Jeżeli ktoś będzie chciał, tam będzie wrzucona co jakiś czas pewnie jakaś oferta z ceną i będziemy działać. Jeżeli chodzi o pompy, te które tutaj mamy, są to pompy Warińskiego do Ursusa C385, pompy hydrauliczne. Pompy ZCT, czyli pompy wspomagania, nie będziemy mieli w ofercie, ze względu na to, że one są cholernie drogie, a pompy aluminiowe, czy Hylmetu, czy Hydrotoru w zupełności wytrzymują i do układu kierowniczego, który jeszcze jest na Orbitrolu, nie ma potrzeby, uważam, że wymiany na tak astronomicznie drogą pompę, bo tutaj mamy porównywalne ceny, to jest około 30-40 zł różnicy, ale jeżeli chodzi już o pompy wspomagania, to jest różnica dochodząca do 200 zł, więc na razie ten temat będziemy odpuszczać. Pompy, tak jak powiedziałem, od 60 i najprawdopodobniej od 30, jeżeli są w ofercie, bo muszę to jeszcze sprawdzić, będą tylko i wyłącznie dostępne na Facebookach oraz innych grupach facebookowych. Jeżeli chodzi o pompy hydrauliczne, są już wystawione te pompy na ale drogo. Cena 660 i 660 i 700 chyba 10 zł. Tam jest pewien temat z Waryńskim, którego nie chciałbym poruszać. Taka musi być cena. Tak wam tylko powiem. I od razu uprzedzam, nie ma zmowy cenowej. Bo po prostu wszystkim się to musi opłacać. Nie można zaniżać ceny. Chodzi o to, że każdy sprzedawca ma coś zarobić i każdy ma sprzedawać. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli chodzi o pompy Warińskiego do C385, to są pompy żeliwne. Już wam to pokazuję. Sobie otworzymy to w ten sposób. Tu mamy jakieś zabezpieczenie. Tu też wyciągam tą pompę pierwszą. I co to my tu mamy? Są jakieś kartki. Zobaczcie. Świadectwo jakości. Numer pompy 143/23. Nic więcej, nic nie pisze. Nazwa wyrobu Warińsko. Świadczy, że wyrób dokumentacji technicznej producent gwarantuje prawidłową pracę wyrobu w okresie 24 miesięcy eksploatacji, licząc od daty sprzedania wyrobu. Widzicie moi drodzy? Czyli mamy pompę z 2023 roku, 6, czyli czerwiec, 15 czerwca. Pompa już ma ponad rok. Pompa już ma ponad rok, czyli trzeba sobie powiedzieć, że na pewno super się sprzedają. To musimy sobie odpowiedzieć. Tu mam pompę wzmocnioną. Od razu wam mówię, że pompy żeliwne są ciężkie w porównaniu z pompami z Hylmetu, które są w miarę lekkie, te mają powyżej 7 kg, więc tej różnicy wagowej
Troszeczkę jest. I tu mamy świadectwo jakości. 163. O! 18 kwiecień. Akurat powiem wam szczerze, data urodzin mojej matuli. 60 urodziny miała w ten dzień. Ja ktoś badał tą pompę, ale zbieżność. Jakieś świadectwo jest, chociaż cholera wie, co to dokładnie jest. Powiem wam więcej, że już niedługo przyjedzie statyw, moi drodzy, przyjedzie statyw. Jest zamówiony. Tylko powiem wam szczerze, zamówiłem od my friendów Made in PRC, więc musimy troszeczkę poczekać na dostawę. Ale myślę, że już niedługo. Jak ma puścić, to nie puści, tylko trzyma. A ja nie chcę go tak brzydko rozrywać, ale jak będę musiał, to po prostu to zrobię. O. Jeżeli ktoś ogląda mnie od początku, to wie, że na moich filmach były już pompy z Hillmetu. I ja teraz mam mały problem, bo muszę tutaj to powyjmować. Tylko chcę coś zobaczyć, bo na pierwszy rzut oka wydaje mi się 40. O! Są błędy, ale może ja się mylę. Może ja się mylę. 32. Dobra. Tu jest 25, tu jest 32. Oczywiście na stronie oficjalnej stronie producenta są błędy, bo pompa zwykła ma 32, a pompa wzmocniona ma 28, co jest błędem. Od razu tutaj widzę, moi drodzy, i tego wy nie zobaczycie, ale ja to widzę. Zobaczcie. Tutaj ścianka. O, włączyła się sufmiarka. O. Zobaczcie. 2,6 mm. Tu ma ścianka. Nawet nie ma. 2,40. Bardzo cieniutko. Tu jest sanie. Ale tutaj nie będziemy się kłócić z producentem. Jeżeli ktoś chce porównania z innymi pompami, bo ja nie będę tutaj tego rozkręcał, pomp z hydrotoru z Hillmetu. Ja zrobiłem takie porównania i nie ma sensu to najmniejszego. Proszę, abyście zobaczyli odcinek 189. Tam są pompy Hillmetu hydrotoru, są rozbierane. Chyba jeszcze jeden jest odcinek, ale kto szuka, ten znajdzie. I zaraz sobie porównamy, bo teraz tak, pompa zwykła ma długość zęba 22 mm, pompa wzmacniana ma 31. Zaraz sobie te pompy rozbiorę i będziemy tutaj wszystko sobie omawiali. Dobra, moi drodzy, mam pompy rozkręcone. Tu i tu mamy śrubki. No i już sobie delikatnie to rozciągnąłem. Fakt faktem, nie rozciągałem jeszcze tego do końca. O, ale pokażemy wam pierwszą pompę. O-ringi i tulejki. Tak jak widzicie, położymy sobie to tutaj, żebym później to w ten sam sposób złożył, żeby nikt mi nie zarzucił, że są źle złożone.
I mamy kolejny. O, tu już o-ring nam troszeczkę wyszedł, więc go sobie zawczasu wsadzę. I mamy też tulejki. Pompy helmetu są na tulejkach. Pompy hydrotoru są na igiełkach. Tu mamy pompy z tulejkami, więc rozwiązanie te, które już znamy. Czy lepsze, czy gorsze, tego Wam nie potrafię odpowiedzieć. Opinie są, można by rzec, podzielone. Podkładka, pyk, odkładamy, żebyśmy tutaj czegoś nie odwalili. O, pyk. O. Przede wszystkim najważniejsza przy składaniu jest czystość. I tego staram się pilnować. Szmatka, papierek później do składania będzie jak najbardziej potrzebne. O. Położymy sobie tu. Położymy sobie tu. I zmierzymy sobie szerokość 30 i 22. Ta sofiarka oczywiście już znowu nie działa. 22, a tu jest 30. Jeżeli to się umie odczytywać analogowo, więc jak najbardziej możemy sobie tutaj na to popatrzeć. Chcecie zajrzeć do środka? Podejrzewam, że tak. Podkładka. Widzicie, jak ładnie ząbki odciśnięte. Już długi, długi czas, powiedzmy, pompa była zleżała, leżona. Ale chcę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz sprawdzić. A mianowicie, nie wiem, czy mi się to teraz uda. Jest, jest taki luz międzyzębny. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Ale jest wyczuwalny. Z racji, że to mam czyste, nigdzie mi nie spadło. Też chcę to zobaczyć. Minimalny luz jest. Ale ładnie gada, wam powiem. Miałem przez chwilę wrażenie, że ona się gdzieś mi przycięła, ale nie. Kierunek obrotów pompy jest lewy, czyli tak. Pompa zabiera tu olej, dopływa dotąd, bokami i tu jest wyciskane. W ten sposób, widzicie? Każda pompa tak ma. Dobra, przekładamy, tutaj wałeczek włożyliśmy, tu jest większy, delikatnie wyczuwalny luz, dobra. Znając moje szczęście. O. Powiem wam, że fajnie się kręcą te pompy. Być może, że jest po prostu mniej oleju albo inny rodzaj oleju, bo pamiętam, jak tamte pompy żeśmy sprawdzali, ten dźwięk był inny. Ale ten luz jest. Ja sobie tę pompę za chwilę skręcę.
Tu mam pomocną rzecz, jak drukareczka. Drukareczka, mówię, wkrętareczka i bit. Więc moment, będę miał to skręcone. I chcę zobaczyć, jak będą te pompy skręcone, czy da się jeszcze nimi przekręcić w momencie złożenia. Zaraz wracamy. Kilka chwil później pompy już są skręcone. Tu mamy znaczek producenta, jakieś logo. Z tego co widzę, tutaj bardzo podobne rozwiązanie ma Hilmet z zegarem. W hydrotorze ten dekelek jest zdejmowany. W Hilmecie jest bardzo podobne rozwiązanie. Nawet te pompy bardzo, bardzo wyglądają podobnie. I jedna bardzo ważna rzecz. W czym pompy żeliwne są lepsze od aluminiowych? Przede wszystkim inna rozszerzalność metali, inna reakcja na ciepło. Aluminium jest miękciejsze. Te pompy są twardsze. Kolejna rzecz to osoby, które to mają, te pompy już jakiś czas, zauważają, że nie ma spadku ciśnień. Że mimo, że jest rozgrzany olej, ciśnienia są dalej utrzymywane. Jak to dokładnie wygląda, moi drodzy? Ja wam tego nie powiem, ale widzę, że pompą też nie przekręca. Ani jedną, ani drugą. Zobaczymy jeszcze. No ja nie mam imadła. Nie. Czyli fajnie sprasowane. Tutaj nie ma co się ogólnie, jak to mówią, rozdupcyć. Więc mamy pompy złożone. Warińskiego żeliwne. I tak jak powiedziałem, ta około 660, ta około 710, 720 zł. Niech wam pompy, moi drodzy, służą jak najdłużej. Miejmy nadzieję, że w końcu są na rynku pompy, które będą wytrzymywały taki okres czasu, który będzie was satysfakcjonował. Wiadomo, że teraz ten sprzęt jest coraz większy, coraz ciężejszy, hydraulika coraz bardziej rozbudowana, więc te pompy nie będą wytrzymywały tyle co fabryczne, ale jeżeli pompa wytrzyma w turze, w ciągniku z turem lub z dodatkowymi rozdzielaczami 5-6 lat, uważam, że to już będzie bardzo fajny wynik. Żeby nie przedłużać, trzymta się do następnego. Hej, cześć.